Aniu, pora obiadowa, właściwie już prawie deserowa. Co u Ciebie słychać? Ja już po deserze. Po deserze? Tak, przed chwilą zjadłam przepyszny jabłecznik z moją siostrą i byłam w pałacu na wodzie, w łazienkach, bo właśnie jest ostatni moment, żeby zobaczyć Rembrandta. To warto zobaczyć. I jestem rozświetlona, o, tak bym powiedziała, światłem. I tak wyglądasz. Bardzo Ci dziękuję. Powiedz Aniu, jak toczy się Twoje zawodowe życie, bo ostatnio wielokrotnie widuję Cię na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. I wydaje mi się, że w takich sztukach, o których wielu aktorów mogłoby pomarzyć, u boku też znakomitych aktorów. Andrzej Seweryn, Jan Paszek. Tak, no mam to szczęście, że cały czas obsuję z moimi autorytetami, czyli z moimi mistrzami, których spotykam na swojej drodze bardzo wielu. Ja pracuję w teatrze od 2004 roku. Od 2004 roku jestem na scenie i nie opuściłam żadnego przedstawienia. W związku z tym teatr to mój drugi dom, a można nawet czasami powiedzieć wręcz pierwszy. Tam jest wszystko, a przede wszystkim praca zespołowa, czyli tworzenie historii. I obecnie jesteśmy na etapie grania spektaklu Deprawator, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Napisał i wyreżyserował to Maciek Wojtyszko. Maciek Wojtyszko jest wspaniałym reżyserem o nieprawdopodobnej wiedzy. I wcześniej napisał i wyreżyserował taki spektakl w Teatrze Narodowym Dowód na istnienie drugiego o Gombrowiczu i Mrożku. I na to spotkanie przyjechała Rita Gombrowicz. Zobaczyła przedstawienie i pomyślała, słuchaj Maciek, bardzo fajnie, ponieważ Rita Gombrowicz przyjeżdża do Polski, jest nawet specjalny festiwal Gombrowicza. I mówi, to jest bardzo fajne, ale Mrożek i Gombrowicz to były niezwykłe spotkania. Ale jakie niezwykłe spotkania odbywały się podczas wizyt Miłosza i Gombrowicza, to musisz to opisać. No i Maciek zaczął szukać, zaczął rozmawiać i stworzył dwugodzinne przedstawienie, gdzie Gombrowicz rozmawia z Miłoszem i z Herbertem. Znakomita obsada, mogę to powiedzieć uczciwie, dlatego że Gombrowicza gra mój dyrektor Andrzej Seweryn, Miłosza wspaniały, niezwykły Wojtek Malajkat, Grażynka Barszczewska, jego żonę, Magda Zawadzka gra Izę Neyman, aktorkę, która przebywała w tym czasie we Francji i spotykała się z nimi, ponieważ ta historia jest autentyczna. Ona się zdarzyła, to wszystko miało miejsce. Więc cieszę się, że mogę brać udział w historii. No i Herbert jeszcze do tego, mój młodszy kolega, ale myślę, że już niebawem będzie można zaliczyć go do grona najlepszych aktorów teatralnych w Polsce, Paweł Krucz. Tak mi się ich dobrze chwali, wiesz, bo oni są wszyscy wspaniali, bo praca przy tym spektaklu to jest jak odpoczynek, a jednocześnie uzupełnianie przestrzeni w głowie. Na wrażliwość, na wiedzę, na historię, na przekaz, na dyskusję. To jest przedstawienie, w którym się rozmawia, to jest przedstawienie, którego się słucha, to jest przedstawienie pokoleniowe dla młodych i dla dorosłych. Przedwczoraj był mój 14-letni chrześniak. Bałam się, że będzie się nudził. Nie nudził się. No przyjdź, zobacz mi własne zdanie, ja tak mówię. Dobrze mi tam. Więc jestem w Teatrze Polskim, to jest mój teatr macierzysty. Gościnnie gram w Teatrze Kwadrat, gdzie zapraszam na spektakl Tydzień nie dłużej. To jest taka komedia, ale nie taka komedia błahahaha, tylko taka komedia lekka, no ze smaczkiem, gdzie uczę się warsztatu i uczę się szybkości, ponieważ nie zdawałam sobie przez wiele lat sprawy z tego, jak to jest niezwykły gatunek. Trudny, wymagający dyscypliny, ogromnej dyscypliny i też wytwarzający w aktorze napięcie i czujność i budujący warsztat. Andrzej Neyman, Paweł Małaszyński.
Teatrze Polskim, wrócę jeszcze do Teatru Polskiego, jest taki spektakl, który wyreżyserował Mikołaj Grabowski, Miny Polskie. I no właśnie, tam... słynne miny, tak, które widziałam. I jesteś tam w znakomitej roli, która wymagała ogromnych umiejętności aktorskich. Powiedz mi trochę o tym, bo to jest tak, że ty nie jesteś od początku do końca, od A do Z przygotowana po zakończeniu szkoły aktorskiej do grania takich ról, jak między innymi w Minach Polskich. Ta rola była dla ciebie wyzwaniem. No właśnie, powiem ci, teraz cię zaskoczę, że właśnie jestem przygotowana do grania takich ról. Bo to jest... Warsztatowo? Czy... Tak. Dlatego, że to jest ogromne wyzwanie, ponieważ wymaga nieprawdopodobnej odwagi i lekkości. Ale szkoła teatralna to budowanie warsztatu, to obcowanie z formą, a zwłaszcza szkoła teatralna w Krakowie, to dotykanie bycia, uczestniczenia, funkcjonowania w różnych epokach, w różnych kostiumach. Ja tam gram w kostiumie barokowym, mam wielką suknię na stelażu, mam perukę i wymaga to też określonego poruszania się, ale gram współcześnie. Czyli muszę mieć świadomość kostiumu na scenie, czego uczę się przez wiele lat i co daje mi praca w teatrze klasycznym, a jestem w teatrze klasycznym od prawie 20 lat. Więc od prawie 20 lat noszę kostium na scenie. Natomiast współczesne granie i improwizacja w współpracy z Mikołajem Grabowskim, współpraca z tak znakomitym reżyserem jak Mikołaj Grabowski, polega na nauce oddychania i bawienia się formą. Nie doszłabym do tej świadomości, gdyby nie obcowanie z Janem Peszkiem na scenie, którego ubóstwiam, był moim profesorem w szkole i którego uwielbiam za kompletny brak ciśnienia scenicznego, kompletnie bez żadnego napięcia, bez chęci udowodnienia czegokolwiek, tylko bycia tu i teraz, działania, czyli tego, co w aktorstwie jest najważniejsze, działanie, bycie i być i przebywać z nim, to jest kolejny oddech. To mogę powiedzieć na różne języki, przetłumaczyć, nie wiem, otwierają mi się czakry, uwalnia mi się energia, mam poczucie, że oddycham pełną piersią, czuję, że mówię własnym głosem, jest mi dobrze i jest mi dobrze być z widzem na widowni. Chcę mu coś przekazać, chcę mu coś powiedzieć. Tworzymy historię. Kraków nauczył mnie tworzyć historię. Kraków nauczył mnie nie opowiadać o sobie, ale o historii albo być częścią historii. Takiej, po której widz, wychodząc z teatru, mówię to, ponieważ bardzo często to słyszę, żeby to nie zabrzmiało, że się chwalę, ale nie, no właśnie chwalę się, tak, bo bardzo często słyszę od widzów, kurczę, to jest niezwykłe. Ja dokładnie rozumiem, co wy gracie, bo ja to też przeżywam w pewien sposób. Ja to czuję, mam podobne sytuacje w życiu. I jeżeli widz współistnieje z nami, no to jest największe moje szczęście. Syn mojej kuzynki, który przyszedł na Ferdynanda Wspaniałego, to jest kolejne moje ukochane przedstawienie w Teatrze Polskim. Zapraszam wszystkie dzieci bardzo serdecznie i nie tylko dzieci. Śpiewamy, tańczymy, tam piosenki napisał Jacek Cygan. I tam właśnie syn mojej kuzynki, Kacper, przyszedł na przedstawienie i po przedstawieniu powiedział: ciocia, teatr jest lepszy niż kino, bo tam jest wszystko prawdziwe. I coś w tym jest. Sama zresztą powiedziałaś bardzo ciekawe zdanie w jednym z wywiadów, że wydaje ci się, że teraz są czasy właśnie na teatr. Nadal podtrzymujesz tę opinię, czy widzisz te reakcje widzów i to cię utwierdza, tak, w tym przekonaniu? Tak, coraz więcej widzów przychodzi do teatru, coraz więcej ludzi chce współbyć z nami, chce słuchać historii. Widownia Teatru Polskiego, ale też Teatru Kwadrat i Teatru Szóste Piętro, w którym też również gościnnie gram, są zawsze pełne. I to jest dla mnie najpiękniejszy prezent, bo ja zawsze mówię do ludzi: bez was nie ma nas, bo my nie istniejemy, jak nie mamy dla kogo grać.
I chyba mamy dla kogo grać, więc dlatego jestem szczęśliwa. Tak, i chyba jest niesamowite dla aktora, dla artysty widzieć te reakcje na żywo, od razu, bo recenzje kinowe to są oddzielną w ogóle sprawą, prawda, recenzje filmów. Coś, co dociera do ciebie pośrednio, a tu widzisz reakcje na żywo. Wiesz, to jest inna energia. Przekaz filmowy odbywa się w zupełnie innej przestrzeni. Teatr jest organizmem żywym, tam nie możesz przerwać, przedstawienie trwa, zdarzają się rzeczy niezwykłe. Zdarzają jak ty reagujesz na pomyłki? Cudownie. Kiedyś byłam taka, o Boże, pomyliłam się, ojej, to straszne, albo zapomnij, a co teraz będzie? Ja naprawdę byłam kiedyś bardzo pospinana i bardzo ambitna i chciałam być najlepsza. I chciałam wszystko tak mieć takie, aha, teraz będzie dobrze, teraz będzie najlepiej, a teraz... Właśnie przez to, że obcuję ze starszymi od siebie wybitnymi aktorami, daję sobie przestrzeń na to, żeby się zdarzało. Jak się pomylimy, widz uwielbia, jak się pomylimy. W komedii widz uwielbia, jak zdarzy nam się jakaś pomyłka i zaczynamy i sobie z tym nie radzimy. To jest woda na młyn. To jest po prostu, idzie od razu reakcja. Widz jest czujny, widz jest inteligentny. Nieprzypadkowe. Ten widz, który przychodzi do teatru, jest też nieprzypadkowy. Ja uważam, że w ogóle widz polski jest inteligentny i jest chłonny i chce wiedzieć i czuje, bo wiesz, widz się różni. Różni się widz piątkowy od niedzielnego. Inna widownia, inaczej widownia chłodzie w niedzielę o 17, jak gramy przedstawienie, po obiedzie, po kotlecie, po rosole, a inaczej w piątek, po weekendzie, a jeszcze inaczej we wtorek, kiedy jeszcze jesteśmy w działaniu, jesteśmy zwarci, gotowi i szybciej odbieramy reakcje ze sceny. A jak ty reagujesz na takie właśnie propozycje ról teatralnych, które dotyczą klasyki? Tak jak to mówiłyśmy, Teatr Polski, scena klasyczna. Tak zastanawiam się, bo to są role, które są wystawiane od wielu lat. Jak jeszcze je interpretować na nowo? Czym jeszcze zainteresować widza? Czy to jest dla ciebie właśnie coś łatwego, bo już robionego przez wielu przed tobą? Czy zupełnie inaczej możesz to rozpatrywać jako kolejne poważne wyzwanie? Ja szukam człowieka, bo postać klasyczna nie różni się od postaci współczesnej. Ona tak samo kocha, tak samo tęskni, tak samo cierpi. Okoliczności są inne, w których musi się odnajdywać. Ale to jest podobna wrażliwość, podobne odczuwanie. Tam był człowiek i tu jest człowiek. Kocham klasykę za uczciwość, za konsekwencje, za przekaz, za to, że tam jest historia, że to nie dotyczy problemu jednego człowieka, ale różnych sytuacji, które wynikają. Kocham Czechowa za to, że mówimy jedno, a pod spodem dzieje się drugie. Milczymy, a wszyscy czekają w napięciu. Szekspir jest niezwykle mięsistym i takim... No to jest w ogóle o Szekspirze, to jest jeszcze inna historia, dlatego że zdarzyło mi się zagrać dwa razy Reganę w Królu Lirze. Jedną Reganę reżyserował Krzysztof Jasiński w Teatrze Stu w tłumaczeniu Barańczaka i Sity. W Teatrze Polskim zagrałam Reganę w reżyserii Jacques'a Lassalle'a w tłumaczeniu Kamińskiego. Musiałam zagrać tę samą postać, napisaną zupełnie inaczej. Czyli na przykład, jeżeli mówiłam w Teatrze Stu: zechciej mnie cenić na równi z mą siostrą, gdyż uczyniono nas z jednego kruszcu. Miłość mą trafnie umiała wyrazić, choć nazbyt słabo. A w drugim tłumaczeniu mówiłam: z tego samego kruszcu, co i siostra, tyle co ona jestem warta. Każde jej słowo trafia w sedno mej miłości, choć jest zbyt słabe.
I ja mówię to samo. I to była niezwykła historia. Zwłaszcza, że tłumaczeń jest nawet więcej, tych czterech najważniejszych tłumaczeń, tak, prawda? Ale wiesz, zdarzało mi się, że już grałam w Teatrze Polskim Nowego Króla Lira, a jeszcze dogrywałam w Teatrze Stu Starego Króla Lira. I czasami mi się to mieszało. I nagle na przykład wystartowałam z tłumaczeniem Króla Lira z Teatru Polskiego, grając na scenie Teatru Stu. I widzę, na przykład widzę Darka Gnatowskiego, który grał Kenta w Krakowie i ma takie... To są te pomyłki, zaskoczenia. Niby to samo mówi, ale co innego, niby to samo, ale co innego, kiedy wchodzę. No bo aktor drugi myśli, kiedy wchodzę. Tak. A potem zdarzyło mi się zagrać to samo na przykład na scenie Teatru Polskiego w innym tłumaczeniu przy Sewerynie. I gram i mówię do ojca i jaka była reakcja? I gra złego króla. I się wkurzył i przełożył to od razu na postać. Tego się nie da opisać, ale to są właśnie, to są rzeczy, które zdarzają się na scenie. To są te momenty, które zostają ci do końca życia. To są te momenty wolności, o których każdy z nas marzy. Te momenty wolności, których być może nie zawsze łatwo jest szukać w kinie. Ty też w pewnym okresie byłaś kojarzona z dużym ekranem, z komediami. Czy to była świadoma decyzja, że wycofałaś się gdzieś troszeczkę z tego obszaru? Tak, jak na tamte czasy tak. To było dla mnie za dużo, bo ja się źle poczułam. Poczułam, że za szybko, jak na tamten etap, za dużo, za często, za gęsto i nie do końca w moją stronę. To znaczy, myślę, że film i debiut Your Name is Justin było bardzo takim mocnym strzałem jak na debiut. Zagrałam bardzo poważną historię dziewczyny, opartą na autentycznych zdarzeniach. Dzięki temu do dzisiaj jestem ambasadorką La Strady. Ambasadorką i wolontariuszką. Bo to nie chodzi o to, że daję twarz, tylko robię szkolenia, uczę. I to jest La Strada, to jest fundacja, która działa przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu w Polsce. To był mocny strzał jak na początek. A zaraz potem przyszła komedia romantyczna, dlaczego nie, która była ładna, piękna, taka, znaczy w sensie taka, że jak Ania Dymna przyszła, moja aktorska mama, to powiedziała: ojej, jak ja ci dziękuję, na godzinę przestał mnie boleć kręgosłup, jakie to urocze. No i potem byłam taka postrzegana jak taka ładna, ładna Ania, która ma wielkie oczy i się wszystkiemu dziwi, tylko że wiesz, to jest też kolor, on zadziałał na jakimś etapie, a potem trzeba iść dalej. Mnie ciągle nosi. Ja chcę więcej. To jest moja ambicja i to jest i dobre, i złe, bo mam potrzebę ogromnego rozwoju, mam potrzebę doświadczania różnych zdarzeń, różnych emocji, różnych konfrontacji. I ciągle mnie coś goni. Aniu, dlatego życzę ci tego samego poznawania siebie, poznawania widzów i ich reakcji na twoje działania sceniczne i być może także te filmowe, bo nigdy nie mów nigdy, prawda? Nie wiadomo, co się wydarzy. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo i trzeba się otworzyć na to, co się ma zdarzyć. I tego wam życzę. I przyjdźcie do teatru. Dziękujemy ci bardzo za spotkanie. Dziękuję.